Cześć, dobry, witajcie. Na czym się dzisiaj skupimy? Dzisiejszy temat będzie dotyczył sprawdzenia wtrysku Boscha, tylko nie pod kątem jego mechaniki, czyli wtryskiwacza, zaworka i tak dalej. Natomiast skupimy się na sprawdzeniu części elektronicznej wtryskiwacza. Mamy tutaj wtryskiwacz, tak jak widzicie, cały wtrysk, bo sam wtryskiwacz jest tu, żeby nie było jakiejś tam nieścisłości. No i co może się zrobić, jeżeli zrobi się nam, powiedzmy, jakiś tam niepotrzebny psikus? Otóż to, co może być? Samochód może odmówić, może przestać palić, może szatkować i tak dalej. I wcale to nie jest powiedziane, że musi pochodzić z części samego wtrysku. Dlaczego? Dlatego, że jest to wtrysk elektromagnetyczny, który pobiera bardzo dużo energii. Jeśli chodzi o kwestie wysterowania, impulsy naprawdę są bardzo krótkie, ale mimo to rezystancja cewki jest na tyle mała, że przy napięciu zasilającym 12 V ten prąd pobierany naprawdę jest bardzo duży. Nie będę tu mówił, jakie prądy, bo wiadomo, że tu są kwestie czasów, kwestia dawkowań, dlatego żeby gdzieś tam niepotrzebnie ktoś sobie nie pomyślał czegoś, tego tematu dzisiaj nie poruszamy, na jakimś innym filmie to poruszymy. Ale generalnie skupiamy się na tym, żeby sprawdzić naszą cewkę. No i tak, co musimy wiedzieć o naszej cewce? No wiadomo, że musimy wiedzieć przede wszystkim, z czym mamy do czynienia. Bo może się czasem okazać tak, że macie wtrysk, którego nie rozpoznacie, bo jest to wtrysk na przykład piezo. Więc od razu mówię, to nie jest, ten jest wtryskiem piezo. Ten jest wtryskiem indukcyjnym, czyli wtrysk elektromagnetyczny, gdzie cewka po wyzwoleniu prądem unosi nam zaworek. Tak to właśnie wygląda. Może być jakiś tam inny wtrysk, ale dzisiaj tego nie poruszamy. Generalnie skupiamy się na tym wtrysku Boscha. No i tak, trzy parametry, które musimy zmierzyć bez demontażu wtrysku. Czasem może się zdarzyć tak, że demontaż tego wtrysku jest naprawdę bardzo ciężki. No i wierzcie mi, że na pewno korzystniej i taniej jest zdobycie urządzenia do sprawdzenia wtrysku pod kątem elektroniki niż, powiedzmy, demontaż tych wtrysku, bo to się wiąże czasem z bardzo tragicznymi skutkami. Urwaniem wtrysku, bo takie rzeczy się zdarzają bardzo często, gęsto. No i tak, powiem Wam od razu rzecz taką. Będę się starał od czasu do czasu takie rzeczy Wam tutaj naświetlać. Kiedyś widziałem taką akcję, przylatuje pracownik do szefa, nie mówię, że z takim miernikiem, ale tego typu, i teraz Wam powiem rzecz taką. Miernik ustawiony miał na ciągłość i przylatuje i mówi tak: szefie, sprawdziłem wtryski w samochodzie i każdy piszczy. No i powiem Wam, dla mnie mistrzostwo i gratulacje. Co znaczy, że wtrysk piszczy? Ja już domyśliłem się o to, że chodzi po prostu o sprawdzenie wtrysku elektromagnetycznego. Natomiast słuchajcie, rzecz jaka. No uśmiech wiadomo, że się pojawia w takim momencie, bo co nam daje, że wtrysk piszczy? No domyśliłem się, że po prostu on pozapiął sobie cewkę, podłączył sobie tu. No i okazało się, że po podpięciu zaczęło mu piszczeć. Ale co nam piszczy tak naprawdę? Kurka wadna, bądźmy szczerzy. Nie tędy droga. Żebyśmy sprawdzili taki wtrysk, przede wszystkim rzecz jest jaka. To jest wtrysk elektromagnetyczny, czyli indukcyjny. Tu jest cewka, która ma dwie wartości. Pierwsza wartość to jest indukcyjność, bo taka jest cewka, a z jej wartości ilości zwoi wynika... No, indukcyjność też, ale wynika rezystancja. Czyli te dwie wartości muszą być zachowane. Trzecia wartość,
którą trzeba sprawdzić i to Wam dzisiaj pokażę, bo to jest naprawdę sytuacja, która się może zdarzyć każdemu i dużo ludzi może na tym polegnąć. To jest sprawdzenie rezystancji cewki względem korpusu obudowy. No i dobra, przechodzimy do sprawdzenia. Więc tak, bierzemy nasz tester. Widać go? No, myślę, że widać swobodnie, nie? Tak będzie lepiej. O, tak, chodzi o to, żebyście wy to widzieli. I od razu mówię tak. Wtrysk. Jeżeli mamy sprawdzać te trzy wartości, to nie sprawdzamy, nie zaczynamy nigdy od sprawdzenia przebicia jego do obudowy, bo to się mija z celem, tylko co robimy? Zapinamy nasze końcóweczki, nasze sondy do cewki. Spokojnie, tu są impulsy niskiego napięcia. Włączymy nasz przewodzik. I teraz musimy się dowiedzieć o pewnej kwestii, którą zaraz poruszę. Więc tak. Pomiar izolacji, powiedziałem, odpuszczamy sobie dopiero na koniec. Nas interesuje na aktualną chwilę, jaka jest indukcyjność i jaka jest oporność tego. Więc sprawdzamy sobie w pierwszej kolejności indukcyjność cewki. No i od razu Wam powiem rzecz taką. Jeżeli macie miernik, który Wam mierzy indukcyjność, no to wierzcie mi, nie sprawdzicie tego takim miernikiem. Dlaczego? Dlatego, że impulsy do sprawdzenia naprawdę cewki, tak jak jest tutaj w pojeździe, potrzebują wysterowania wyższym takim prądem i napięciem, nie tylko takim ze zwykłej baterii dziewiątki, bądź tam powiedzmy dwóch paluszków, jak w mierniku czasem jest, nie? Ale to nie będę o tym dzisiaj omawiał, bo nie o tym temat. Bierzemy się za naszą indukcyjność. Klik. I w tym momencie mamy wartość 90 mikrohenra. Tylko od razu Wam powiem. W tym momencie ja widzę, że już mam delikatny odchyłek, ale dlaczego mam delikatny odchyłek? Dlatego, że u mnie lampa świeci, jest dosyć ciepło. I pomiar, jaki robię, jest przy temperaturze 26 stopni. Czyli tu temperatura otoczenia, która u mnie panuje, jest 26 stopni, czyli już wartości względem katalogu delikatnie mogą gdzieś odpłynąć. Delikatnie, mówię, mogą gdzieś odpłynąć. Natomiast już wiemy, że mój wtrysk ma w tym momencie 90 mikrohenrów przy pomiarze częstotliwości 50 Hz, przepraszam, kiloherców, bo to jest też ważne, przy jakiej częstotliwości taktowania sprawdzana jest cewka. Także tu uwaga, nie mierniki takich niestety parametrów bardzo często nie mają. No i tak, wiemy, że nasza indukcyjność jest dobra, ale co może się okazać z naszą rezystancją? Teoretycznie jedno i z drugim wiąże się w parze. Jeżeli to jest dobre, to też powinno być, ale nie zawsze. Bierzemy naszą oporność, klikamy. I co mamy? No i mamy w tym momencie poniżej 0, 235 bardzo dokładnie, czyli 0,23 ohma. Czyli rezystancja bardzo niska, aczkolwiek nie jest cewka nasza zwarta. Czyli jak na tą temperaturę, którą w tym momencie tutaj mamy, bo temperatura naprawdę jest bardzo ważna, no i tu teraz też musicie wiedzieć o pewnej rzeczy. Czasem kłopotliwe jest i ciężkie stawianie urządzeń do pomiarów, wtrysków, sprawdzania i tak dalej. Wiem, że jest to kłopotliwe, jeszcze tym bardziej jak nie mamy pomiaru temperatury, mamy katalog, mamy jakieś gdzieś tam wartości, gdzie możemy je uzyskać, jakie dane wtrysk ma. No i jeszcze musimy zakupić termometr, żebyśmy wiedzieli, jaka temperatura otoczenia jest, nie? No właśnie, w każdym razie już wiemy, słuchajcie, że te dwie wartości, które powinny być zachowane w cewce, są. Możemy spokojnie wyłączyć nasz tester i przechodzimy do sprawdzenia trzeciego parametru, bardzo ważnego, bo tutaj wiem, że bardzo często, gęsto, mało kto zwraca uwagę na to, ale niestety jest to z życia wzięta sytuacja. Otóż co ja w tym momencie robię? W tym momencie podłączę się do obudowy i do jednego pinu w cewce, a ponieważ rezystancja cewki jest na tyle mała, że spokojnie robimy ten pomiar w jednym pinie, aczkolwiek możemy zrobić na dwóch przy wyższym napięciu i będziemy widzieli, ale jeżeli jest cewka
poniżej 1 ohma, to i tak wykazałaby jakiekolwiek wskazania. No i teraz tak, uwaga. Pierwsza rzecz. Pomiar robimy wysokim napięciem, bo może się czasem zdarzyć tak, że wy mając jakikolwiek miernik dosłownie dowolny, już pomijam kwestię odświeżania takiego miernika, po prostu nie wyłapiecie tej rezystancji, która może się wytworzyć kiedy. Kiedy na przykład dostanie się woda do takiego wtrysku, jest jakieś zawilgocenie bądź jakieś mikroprzebicie i zaraz jeszcze poruszymy jedną kwestię, to w ten czas wiadomo, że musimy zrobić pomiar izolacji, bo może się czasem okazać taki, że błąd P200, który jest wyświetlany, właśnie będzie pochodził z czegoś, co nie wyszło nam na żadnym mierniku. Takim zwykłym, nie? Dobra, robimy pierwszy pomiar i teraz uwaga, patrzymy na wyświetlacz. Uwaga, wysokie napięcie. Włącza się kontrolka nam w głowie. Mamy pomiar wysokiego napięcia, czyli nasz wtrysk leży odizolowany na jakimś izolatorze, jeżeli jest demontowany, bo możemy równie dobrze sobie zrobić pomiar w pojeździe i to urządzenie taką możliwość nam daje, dlatego że jest ono niezależne, nie posiada źródła zasilania z zewnątrz, tylko z baterii wewnętrznej i jest spokojnie wyizolowany, także możemy to zrobić. Dobra, pierwszy pomiar mamy przy 100 V. Wtrysku nie dotykamy. Robimy klik i pierwszy pomiar już mamy bardzo prawidłowy. Jesteśmy powyżej 125 megaohmów. Przechodzimy do drugiej wartości. 250 V pomiar. Jesteśmy powyżej 300 megaohm. Przechodzimy do trzeciej wartości. Powyżej 1,4 gigaohma. Także rezystancja bardzo wielka, praktycznie rzecz biorąc żadna. Bo nie wiemy taka naprawdę, jaka by gdzieś tam mikro była, ale to, co by gdzieś tam nawet się wytworzyło, żadnego wpływu by nie miało. W każdym bądź razie nasz test został wykonany. I już w tym momencie wiemy spokojnie, że nasz wtrysk pod kątem indukcyjności, pod kątem rezystancji powinien być prawidłowy. A teraz powiem Wam taką rzecz, której Wam oczywiście nikt nie będzie chciał zdradzić, no bo i po co? Bo jeżeli ktoś ma warsztat, to pamiętajcie, on z tego żyje. Warsztatu nie mam, więc ja mogę się z Wami z tym podzielić. Może się zdarzyć Wam czasem sytuacja taka. No i widzicie, dzięki temu, że zostaliście do końca filmu, to się dowiecie taką rzecz, która może się Wam czasem w życiu przydać. A ci, co przerwali film, niestety się o tym nie dowiedzą, może już nigdy. No ale dobra. Nie chodzi o nich, chodzi o Was. Czasem może być sytuacja tego typu, jak wiecie bardzo dobrze, metal, materiał się kurczy, a za tym czasem idzie pękanie izolacji. I przypadek z życia wzięty, była sytuacja tego typu kiedyś, przeze mnie przerabiana. Pojazd jako zimny pracował bardzo ładnie, jako ciepły zaczynał już powoli szwankować, natomiast na gorącym silniku zaczęły się dziać cuda. No i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli macie urządzenie do pomiaru indukcyjności, czy powiedzmy jakichś tamkolwiek parametrów, to musimy, jeżeli chcecie bardzo dobrze sprzedać robotę, żeby Wam klient nie wrócił, bądź macie swój samochód, nie? Chcecie zrobić, żeby to naprawdę chodziło, to pamiętajcie o jednej kwestii. Warunki pomiarowe około 20 stopni temperatury zewnętrznej to są warunki katalogowe. Natomiast warunki, w jakich wtrysk pracuje, to wiecie bardzo dobrze, że czasem jest minus 20. Czasem temperatura jest 0 stopni, czasem jest 20 stopni, a nasz silnik uzyskuje, można powiedzieć, 90. Więc wartość tej rezystancji, wartość indukcyjności jest tutaj naprawdę zmieniana. No i ktoś by się tutaj mógł przyczepić, no dobra, słuchaj, jeżeli się wartość ta zmienia, no to znaczy, że komputer by już wyrzucał błędy, bo na przykład indukcyjność się zmieniła, rezystancja się zmieniła. Nie! Otóż od razu Wam powiem rzecz jaką. Nasz komputer samochodowy jest tolerancyjnym komputerem, który przyjmuje wartości zmienne według zapisanej mapy, jakie może wtrysk uzyskać podczas zmiany temperatury. Dlatego temperatura zewnętrzna jest dla niego, jak i temperatura silnika, bardzo ważna, bo on wie, że przy zimnej temperaturze ta wartość zachowanych parametrów cewki będzie inna. Inna będzie przy 0 stopni, a inna będzie przy, powiedzmy, temperaturze 90 stopni, bo ta wartość się będzie zmieniała. Gdyby komputer był nietolerancyjny, już mógłby wyrzucać błąd, bo jednocześnie te dawki, które są na SUV,
zapisane i są wyliczane przez komputer, byłyby nieprawidłowe. Dlatego nasz komputer śledzi, monitoruje sobie temperaturę silnika na bieżąco, natomiast on nie zna tak naprawdę wartości, jakie może przyjąć nasza uszkodzona cewka. A cewka uszkodzona może się objawiać tak, że na przykład jako gorący wtrysk może się okazać, że samochód dostał powiedzmy 80-90 stopni i między którymkolwiek pinem ceweczka się nasza rozszerzyła, bo wiadomo, że miedź poszerzyła swoją objętość. Izolacja gdzieś tam zaczyna pękać do obudowy i w ten czas zaczyna nasza ceweczka przywierać do korpusu. I w ten czas co się zaczyna dziać? Na gorącym samochodzie, może na gorącym nie samochodzie, tylko na gorącym silniku zaczyna głupieć nasz silnik. No i to jest taka sprawa, o której Wam nikt nie powie, że ten temat powinniśmy zwymiarować w trzech punktach, czyli na zimnym silniku, na ciepłym silniku, ewentualnie na zimnym i na gorącym, żebyśmy mieli to rozeznanie. Wiadomo, że ta wartość odchyłu tutaj, pomiaru, to co my mierzymy, będzie inna, ale jeżeli mamy wtrysk gorący, to nie może się zdarzyć sytuacja tego typu, że on między cewką a obudową dostaje przebicia, bo w ten czas jednocześnie byśmy mieli, no niestety, błąd P200, przy którym samochód nasz pracował nie będzie, bo cewka będzie sobie miała gdzieś tam ujść delikatne przez pękniętą obudowę, izolację, czy powiedzmy jakąś tam nieszczelność, czy coś tam jeszcze najgorszego, co by się działo w środku. I w ten czas właśnie zrobi się nam taki problem. Dlatego jeżeli robimy testy, pamiętajcie, wykonujemy te testy w różnych warunkach. No niestety czasem się nie da, żeby Wam klient zostawił samochód, ale czasem może. No i dobra, ostatnia rzecz, którą poruszymy i nie będę Wam przeszkadzał, nie będę Wam zatruwał. Pokażę Wam jedną rzecz. Tu mamy ceweczkę Boscha, która jest dokładnie, jak widzicie, z takiego samego wtrysku, który tutaj widzicie przed sobą. Co ja teraz zrobię? Zrobię najnormalniej w życiu pomiar. Tylko muszę sobie zapiąć końcóweczkę. Zrobimy pomiar sobie. O kurka. Uciekła moja żabeczka. Mamy naszą ceweczkę podpiętą i zrobimy sobie pomiar rezystancji, czyli pomiar izolacji naszej, na ile ona jest skuteczna w takiej cewce, która przyniosła, no niestety, bardzo duże szwankowanie. Tylko poodsuwamy sobie to wszystko. Chciałbym, żebyście to Wy też widzieli. Widać to? Myślę, że widać, nie? Pomiar izolacji. Tradycyjnie, uwaga, bezpieczeństwo, pamiętajcie o tym. Wysokie napięcie, już się informacja wyświetliła. No i robimy pomiar, co mamy na tej cewce przy 100 V. No i tak jak widzicie, jesteśmy z wartością poniżej 7 mega ohmów przy wartości 100 V. Myślę, że nie ma konieczności nawet robienia następnego, kolejnego testu, aczkolwiek zrobię to dla Was w ramach wyjątku. Poniżej 18 megaohmów przy napięciu 250 V, czyli już coś niepokojącego się tam robi. Natomiast przepnę sobie drugie na drugiego pina dla pewności i robimy sobie ten pomiar, co się dzieje nam teraz przy wartości 100 V na drugim pinie. No i zobaczcie, 82 megaohmy to jest wartość rezystancji, która wyszła przy 100 V. I gdybyście napotkali na tego typu problem, to wierzcie mi, że Wasz pojazd już pracował do końca nie będzie, tylko będzie najnormalniej w życiu głupiał, będzie świrował, Wasz sterownik już może do końca nie rozpoznać błędu, a szatkowanie silnika może niestety powstać, a ta rezystancja, wiadomo, że ona z czasem może się zmniejszać, bo wiadomo, że ceweczka będzie się robiła ciepła. Mimo że ma zachowaną indukcyjność i rezystancję, to ona do obudowy ma jednak przebicie. Natomiast gdybyśmy chcieli sprawdzić to tego typu miernikiem, wierzcie mi, naprawdę ta wartość nam nie wyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że zakres takiego miernika jest na przykład tam średnio gęsto w większości do 20 megaohmów.
czasem nawet więcej, a tak jak widzicie, tutaj mamy 82, czyli już byśmy wyszli powyżej zakresu jakiegoś tam konkretnego miernika. Także nie zatruwam jeszcze raz. Myślę, że Wam wytłumaczyłem pewną kwestię, jeśli chodzi o sprawdzenie wtrysku Boscha drugiej generacji. Także jak filmik się komuś przydał, oczywiście łapeczka w górę leci i dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.